wiecie, no to jak, z kim ja w ogóle rozmawiam, nie? No przecież wszyscy nagrywają w dzisiejszych czasach, nie? No, takie, od takie minuty sposoby. Już leci. O kurczę, to już poszło. Poszło weter. Poszło weter. Nowe taśmy na mieście. Nowe taśmy na mieście, dokładnie. Słuchajcie, no na dzisiaj tak w dobie trochę takiej rozmowy na temat generalnie bezpieczeństwa. Nie wiem, czy czytaliście, zjęliśmy szczytne 30. pozycję w rankingu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Przepraszam, w Europie. Szczyt na 30, chyba na 32. Więc nawet już nie możemy podziękować Albanii, że jest od nas gorsza, nie? To już jest ten etap, w którym już nikomu nie możemy za bardzo podziękować. Nawet Mołdawia nas wyprzedziła, która PKD ma mniej więcej wielkości, nie wiem, obrotu Warszawy, nie? Na samych problemach ze ściekami. Więc a cyberbezpieczeństwo stoją trochę lepiej niż my, to jest zastanawiające. Dzisiaj na kanwie tego wydarzenia chciałbym rozpocząć nasz kolejny odcinek 9, już staje się w tym momencie, więc już trochę tego poleciało. Są z nami dzisiaj Dawid, który zajmuje się od wielu, wielu lat bezpieczeństwem i pewnie zaraz powie trochę o sobie, i Paweł, który ostatnio był gościem. Rozmawialiśmy o kwestii trochę geopolitycznych, ale też bezpieczeństwa. Więc Dawidzie, jakbyś coś powiedział tutaj dla naszych z radio, wideo słuchaczy. Jasne. W tej chwili Standard Chartered Bank, Malware Security Lead Engineer. Wróciłem, że tak powiem, do korzeni, czyli do Microsofta i do Cyber. Wcześniej w kilku bankach, w Polsce, jak i europejskich, głównie przy tematach związanych z deweloperką, z wdrażaniem nowych rzeczy. Jak również też na chwilę miałem przygodę z, nazwijmy to, firmą konstrukcyjną, projektową, budowlanką, jak zwał, tak zwał, też powrót do korzeni, też kiedyś w tej branży byłem. To chyba tyle. Ile doświadczenia, to każdy sobie chyba na LinkedIn może znaleźć, wygooglać mnie i sobie znaleźć, co dokładnie tam było, czym się zajmowałem. Nie chcę też przeciągać. Pawle, jakbyś też przypomniał swoje tutaj osiągnięcia, cele życiowe, opowiedz o tym, jak lubisz pracować w młodym, dynamicznym zespole, nie? No jakby wszystkie te rzeczy, które oczekuje się, nie? Generalnie w takiej rozmowie. Witam wszystkich. Dawidzie, bardzo miło ze sobą poznać, bo nie wiem, czy nasi słuchacze, wideo oglądacze wiedzą, to jest nasza pierwsza okazja, kiedy będziemy mogli sobie też porozmawiać. Dokładnie. No, ja jestem prawnikiem, który od już przeszło 13-14 lat ma przyjemność zajmować się bardzo szeroko rozumianymi nowymi technologiami, a w ramach tego zagadnienia wcześniej czy później coraz bardziej, coraz mocniej wybijało się na powierzchnię zagadnienie bezpieczeństwa. To było dla mnie o tyle interesujące, że mało kto z moich kolegów, koleżanek chciał się temu poświęcić w większym stopniu z różnych powodów. A pojawiało się to już w trakcie mojej obsługi, mojej pracy z operatorami telekomunikacyjnymi, później z serwisami internetowymi, aż w końcu doszło do momentu, gdzie zaczęło to wreszcie interesować wszystkich. Czyli bardzo szeroko rozumiane sektory, czy to bankowe, czy transportowe, czy energetyczne, z którymi mam przyjemność bardzo dużo pracować. No i od 2016 roku, czyli od momentu, kiedy mieliśmy przyjemność zapoznać się z dyrektywą NIS-owską, dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa i sieci i usług teleinformatycznych, no wreszcie przyszedł ten moment, kiedy można było więcej pracować i wdrożyć dosyć ciekawe pomysły, które wymagały współpracy osób właśnie posiadających taką wiedzę czy doświadczenie już stricte bardziej techniczne i organizacyjne. Czyli to był ten moment, kiedy nagle się okazało, że współpraca pomiędzy prawnikami a osobami nie będącymi prawnikami stała się moim zdaniem jakimś tam kluczowym elementem, który ma na celu wdrożyć, pomóc wdrożyć jakieś wymogi, które są nakładane coraz częściej, coraz więcej przez przede wszystkim organy Unii Europejskiej. Paweł, uwielbiam twój flow. No widać od razu, że jesteś odpowiedzialny. Płyniesz, stary, wiesz. To jest Byle nie diabła. Słuchajcie, to jeszcze tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość, dopowiem, że dzisiejszy odcinek jakby nie udałby się bez naszego partnera, jest InVim. InVim wydał Backup and Replication wersję 11 swojego softu, w który, no, jak się okazuje, backupuje rzeczy, o których nawet nie myśleliśmy, że trzeba backupować, czyli rzeczy, które są w chmurze. Zawsze mi się to podoba, nie? Spoiler alert, nie? Mamy tutaj, wiecie, rzeczy, które trzeba backupować. No chroni nas przed ransomwarem, no i przede wszystkim myślę, że wskoczcie na linka, który się teraz pojawi i będziecie mogli sobie go ściągnąć. Ciekawe wydanie. A my wróćmy do tego tematu, że słuchajcie,
Dzisiaj mamy, jest, był taki film, świetna muzyka Ennio Morricone, Good, Bad and Ugly. Nie? Niech będzie, że Paweł będzie good, Dawid, no jak zwykle, no wiesz, jesteś bezpiecznikiem, ty będziesz bad, nie? No a ja... My zawsze jesteśmy to, czy my, tymi złymi, a ja będę architektem, czyli jestem ten ugly, nie? No więc, słuchajcie, spotykają się trójka ludzi, którzy zazwyczaj... Spotkania zazwyczaj są mniej przyjemne, takich trójek naszych. Ja dlatego dzisiaj trochę zaaranżowałem z Pawłem tak, ten temat, że innowacja versus bezpieczeństwo, bo każdy z nas zajmował się trochę innowacją z innej perspektywy. Nie wiem, ja projektowałem, ty, Dawidzie, broniłeś, a Paweł musiał spisać i sprawdzić, nie? No i teraz chciałem trochę o tym pogadać, bo wiecie, jest tak, że każdy ma sobie wyobrażenie tej innowacji inaczej, nie? I na końcu drogi, wiecie, no trzeba to wdrożyć, nie? Wdrożyć, zaprojektować, no i później jakoś dowieść tylko compliance. A bardzo często z perspektywy mojej, patrząc na, jako architekt, na, no bo ja rozpoczynam zazwyczaj, przychodzi do mnie sponsor i mówi, ty chodź, zbudujemy coś, nie? A ja mówię, no, zbudujmy. No i wtedy jest rozmowa z bezpieczeństwem. No i tam jest you shall not pass, niech, nie? I zauważyłem, że to nie wynika bardzo często, że my musimy inicjować tą rozmowę, a nie inicjuje tego wewnętrzne zespoły klienta, bo się strasznie boją takich zespołów, w których ty, Dawid, występujesz, nie? Często. I w rolach, wiesz, i inżyniera teraz, ale też wcześniej menadżera, nie? No powiedz, jak to w ogóle jest, nie? Dlaczego tak, nie? Dlaczego się tak może dziać, nie? Bo coś to podpowie naszym słuchaczom, jak rozmawiać ze swoim działem bezpieczeństwa. Po pierwsze to są pomówienia, że my jesteśmy źli w ogóle. Zawsze wszyscy gramy do jednej bramki, czy to compliance, czy zespoły do compliance'u, czy bezpieczeństwa, czy architektury, czy szeroko rozumianego IT. Każdy chce jakoś tam dowieść te pieniążki do tej firmy przez innowacje szeroko pojęte, tak? Czy to będzie nowa technologia, która jest na rynku 10 lat, a firma ją dopiero wdraża. Też dla tej firmy jest innowacja, żeby było jasno, o czym rozmawiamy. Z czego to wynika? Chyba ze starego podejścia bezpieczników, którzy siedzieli w pokoju, knuli, wyciągali kwitę, wyciągnęli rekomendacje, które stworzyły zespoły compliance'u, prawników i tak dalej. No i słuchajcie, no tutaj przykład, chociażby słynna rekomendacja D, która wchodziła w 2013 roku w polskich bankach, dalej obowiązuje, dalej musi być ta segmentacja w sieci, no nie? Dalej to obowiązuje. W dobie serverlessu, dockerów czy budowy na mikroserwisach, no to powodzenia, jeśli komuś się to uda zrobić zgodnie z rekomendacją D. No, trzymam kciuki. Czy to obowiązuje dalej rekomendacja D? Tak, dalej to obowiązuje. Czy biznes jest sam sobie winien, czy architekci są sobie sami winni? Trochę tak, bo często jest tak, że przychodzi się do tego bezpieczeństwa po akceptacji. Jest gdzieś tam proces i tak dalej, no musimy zebrać kasę, zebrać architektów, musi projekt się odbyć i tak dalej, a na koniec gdzieś tam na końcu musi być akceptacja bezpieczeństwa. Bezpiecznik dostaje nagle nową technologię, której nie zna. Często nie zna, może być, że zna, jasne, ale często nie zna, no i musi mieć deadline'a, nie wiem, 4-5 dni, żeby się jej nauczyć, przetestować. I już, że tak powiem, zaakceptować, tak? No to on bierze też trochę odpowiedzialność, co się z nią potem dzieje, tak? To potem na jego barkach trochę jest ten cały ciężar, że jeśli się coś stanie, nie wiem, wjedzie jakiś ransomwarek przez tą łapkę, która jest wypuszczona na świat, no to on bierze za to trochę odpowiedzialność. No on to klepną, on stwierdzi, że to jest bezpieczne albo nie. Tak? Także, no jasne. Bo to jest tak, Dawid, że wydaje mi się, że to wszyscy biorą za to odpowiedzialność, nie? Tylko że właśnie trochę też... Wiesz, no jesteś autorem aplikacji, nie? No ja tak postrzegam. Przyjmijmy, że to jest ta aplikacja, nie? No ja jestem na przykład autorem infrastruktury, nie? No to czuję się odpowiedzialny za to. No i idąc na przykład do ciebie, nie? Czy tam do innego przedstawiciela gatunku bezpiecznych ludzi, jakby podaję na tacy rozwiązanie. A ja mam wrażenie, że bardzo dużo działów wewnętrznie IT tak nie robi. To znaczy oni przychodzą z wyrzutem do was, czemu mi nie pozwalasz, nie? I szczekają na dzień dobry, nie? Ale jest takie wartościowe argumenty, że wiesz, że no nie wiem, no na przykład to działa w ten sposób, no i to inaczej nie będzie działać, no co tu ściągnąć, no albo tak, albo nie. No to jeszcze, jasne, Maciek, no. Tylko widzisz, ty przychodzisz z gotowym rozwiązaniem. Dla mnie idealnym byłoby z perspektywy bezpiecznika być na samym początku. Niekoniecznie, wiesz, przyjść na to spotkanie i tak dalej, rzucić wymagania,
wymagania, które wziąłem lista z CISA i tak dalej, tutaj macie wymagania, zróbcie i tak dalej. No bo co z tego, że zrobicie zajebisty monitoring i tak dalej, kiedy ja tych logów z monitoringu nie będę rozumiał, bo przez coś to ja właściwie, przez cały cykl, co wy tam monitorujecie, to ja właściwie nie wiem, co wy monitorujecie i co to jest, tak? Ja sam wrzucę sobie do Splunka i tak dalej, bla, 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 no nie? I co z tego, że wrzucisz do Splunka? No, no to, tak. No i co z tego, nie? To tak samo jak do Sysloga byś wrzucił, nie? I od razu zipował. To jest to, że się nie zna kontekstu tak naprawdę. Jeśli się uczestniczy na samym początku i w trakcie całego powstawania, jest zupełnie inna rozmowa. Jeśli się przychodzi i stawia się tego biednego bezpiecznika trochę już szybko i tak dalej, przed faktem dokonanym, który zrobiliśmy, napisaliśmy, klepaj, rób szybko testy bezpieczeństwa, zobacz, co tam jeszcze jest nie tak, to szybko poprawimy albo i nie. No to też trochę jest trochę w lipnej pozycji wtedy ten biedny bezpiecznik postawiony, no nie? Bardzo, bardzo dobrze mówisz to, bo też zauważam, że właśnie jakby na tyle, nie wiem, być może jak jest, powstaje zespół projektowy, jak się rodzi ta innowacja, która ma powstać, daj Boże, to jest innowacja, nie? No ale przynajmniej to jest innowacja, nie? Która się rodzi w organizacji, no to faktycznie jakby zespoły bezpieczeństwa są przeprowadzane już jakby post factum. Bardzo często. To znaczy, wszystko się przyniosło, nie? Tak, tak proszę, to tak będzie wyglądać. Take it or go, nie? Tak. Ostatnio oglądałem, słuchałem jakiegoś tam podcastu. Też było dwóch dosyć znanych polskich ludzi z IT mówiło, ile procent, w ilu procentach były w ogóle dostarczone wymagania bezpieczeństwa. Okazało się, że w mniej niż 10%. Więc często jest tak, że IT biznes sobie sami sobie robią bez wiedzy bezpieczników, tak? Ani sądzisz, że to o to chodzi, że mają nadzieję, że jak na końcu, dwa dni przed terminem oddania do zarządu produktu, nie, przyjdą do was z gotową architekturą, która będzie strasznie skomplikowana. No to generalnie te produkty nie są proste, nie? Z punktu widzenia architektonicznego, z punktu widzenia compliance, whatever, nie? To nie są już proste zabawki. Nie? To nie jest tak, że stawiasz serwer Apache i goniec, nie? I dwa kable sieciowe są potrzebne. To już tak nie działa. To jakby to jest taka forma wymuszenia, że no a teraz to wino bezpieczeństwa, że nie jest zaakceptowany projekt, nie? Dokładnie tak. Daliśmy wam dwa dni przecież, nie? No dwa dni. Weź rozkmin coś dwa dni, nie? Czy to nie jest właśnie tak, że to się przeciąga tak do takiej nieprzyzwoitości, zamiast rozpocząć rozmowę wcześniej i usłyszeć te właśnie argumenty, że brakuje 90% wymagań jakby dwa miesiące wcześniej. Nie? Nie wiem. Dokładnie tak. To jest to trochę, co mówiłem na samym początku. No niestety trochę biznes IT, ktokolwiek tam przychodzi do tego bezpieczeństwa, jest trochę sobie sami winni. Gdyby byli, że tak powiem, na samym początku zaangażowali tego bezpiecznika, byłby, wiedział, co się tam dzieje, mógł dowozić w tym, to by nie było zaskoczenia, że nagle jakieś wymagania musimy spełnić, bo byłyby te wymagania dane wcześniej. B, ktoś by mógł spojrzeć na to, nie wiem, trochę z lotu ptaka i patrzeć, słuchajcie, no ale tutaj to się wywali niestety, tak? Że to tak nie będzie działać, bo to jest proste, żeby to, nie wiem, kolokwialnie mówiąc, hakować, tak? Dlatego tak, wywieranie presji czasu, no to jeśli ktoś na kimś wywiera presję czasu, wiadomo, że druga osoba będzie się broniła, dlatego jest taki output, jaki z tego bezpieczeństwa, jaki jest, bo tam się każdy kończy, że to jest wiele wyjaśnia, nie? Bo przepraszam cię, bo bardzo często no właśnie widać to, że niechęć działów, powiedzmy, IT, czy tam działów biznesowych, o czym też Paweł za chwilkę właśnie też chciałem, żebyś powiedział, ze strony sponsora często, nie? Albo inicjatora tej zmiany, no bo ty często ją inicjujesz, jakby z perspektywy tego przychodzi nowa restrykcja, nie wiesz, trzeba zrobić. Ale to też działa w drugą stronę, bo widzisz, no, bezpiecznik bierze, pentestuje aplikację, no i znowu ci głupi deweloperzy po raz setny zrobili tego squad injection, nic się nie nauczyli, nie? No tak, tak. No ale właśnie Paweł, jak to wygląda trochę z twojej perspektywy? To znaczy, wiesz, gdzieś ten dział bezpieczeństwa stoi między innowacją i wdrożeniem, nie? I czy słusznie, bo z drugiej strony, wiesz, puści się coś, nie? Zrobi się jakąś tam odstępstwo, nie? Czy coś takiego, no ale później ty staniesz przed faktem, że nie wiem, przyjdzie audyt, będzie trzeba zrobić, wiesz, to badanie ryzyka, nie? A tam jest takie odstępstwo, nie? Że wszyscy, wiesz, że mamy takie gały, nie? Czerwony kwadracik w Excelu. No, czerwony, ale wiesz, czerwony kwadracikiem, ale jak wiesz, tych rekomendacji to jest, nie? Fajnie, że poruszyliśmy ten wątek, jeśli chodzi o w ogóle zaangażowanie bezpieczeństwa, bo
Ja się bardzo często z tym spotykam, bo ty wspomniałeś, Maćku, że bardzo często takie rozmowy nie są miłe. Nie wiem dlaczego, bo ja zawsze miałem jakieś tam dosyć udane doświadczenia, ale bardziej chciałem położyć nacisk na to, że ja się cieszę, że w ogóle się odbywają. Prawda? Czyli pal licho, żeby one były miłe lub niemiłe, ważne, żeby miały miejsce i tak jak powiedział Dawid, w odpowiednim momencie. Czyli na odpowiednio wczesnym etapie tego projektu. I ktoś może się zapytać, słuchając czy tam oglądając nas, dlaczego się w ogóle na ten temat wypowiadam, więc od razu w dużym skrócie powiem, że ja miałem przyjemność pracować przez wiele lat w trakcie bardzo wymagających projektów, które wymagały zaangażowania szeregu komórek wewnętrznych i departamentów bardzo różnych przedsiębiorców. Od średnich po tych największych w naszym kraju czy na świecie. I za każdym razem na pierwszym spotkaniu byłem jedyną osobą, no może nie za każdym razem, ale bardzo często byłem jedyną osobą, która pytała się, gdzie jest bezpieczeństwo. I zauważcie, że to wynikało tylko z tego, że ja się tym interesuję. Że to, to jest jakaś tam moja specjalizacja, prawda? Oprócz tego, że koordynuję te duże projekty z zakresu bardzo szeroko rozumianego IT, jak jakiś produkt jest wdrażany, to ja po prostu się tym zajmuję, żeby to wszystko poskładać, bo bardzo często paradoksalnie rolą prawnika, który piszą, to sporządza tą dokumentację, żeby to wszystko poskładać, te wszystkie elementy. Chyba, że ma jakichś fajnych partnerów po stronie klienta, którzy to biorą na siebie ten ciężar. Natomiast bardzo często to spada na prawnika, ile oczywiście prawnik to potrafi zrobić, bo to właśnie też wynika z tego, że ten podział ról, jak pewnie dobrze sami wiecie, w ramach projektu często wynika z jakichś tam predyspozycji poszczególnych osób, prawda, które biorą w nim udział i czasami... Albo braku tych osób. Nie? Albo braku tych predyspozycji, tak. I to się jakoś tam przerzuca. Ja w związku z tym, że lubię sobie to składać, to wcześniej czy później to ląduje na mnie też bardzo często. Ale Paweł, poczekaj, ja tak wejdę ci w słowo, nie? Bo jedna rzecz mnie to interesuje. Jak generowany jest projekt, nie? I jest to projekt innowacyjny, czyli generalnie oparty, wiesz, terra incognita. Nikt tam nie był. Nie? No i widzisz, że powiedzmy dział bezpieczeństwa jest wprowadzany późno, to później jest ten blok, nie, naturalny, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, że no, trzeba to poznać, nie? To nie jest dziwne, że to następuje, nie? No bo siłą rzeczy każdy, kto bierze odpowiedzialność, wypadałoby, że chociaż trochę wiesz, o czym mówisz, nie? Nawet jeżeli się na takim danym softie nie znasz, to chociaż to przeczytać z rozumieniem, zadać parę pytań, no, żeby taki review. To czy ty właśnie do biznesu przekazujesz tę informację, że kurczę, słuchajcie, tego się później nie uda zrobić, nie? Bo później, wiesz, nie zgodzimy się tam z szeregiem dokumentu, bo te wymagania bezpieczeństwa, to nie tak, że Dawid coś siedzi, wiesz, a dzisiaj 64 tak, muszę, znaki, nie? Tak, ja to muszę do dokumentacji przełożyć też, prawda? Więc to moje pytanie też, gdzie jest bezpieczeństwo, często nie wynika też z tego, że się tym interesuję, ale przede wszystkim z tego, że muszę to uwzględnić w ramach mojej dokumentacji, za którą ja z kolei odpowiadam. No dobra, ale masz dokumentację, popatrz, masz te innowacyjne rozwiązania, nie? Czyli niewygrzane, niesprawdzone, dziurawe. No i generalnie jest to taki motyw, w którym przychodzą wszystkie dreszcze, nie? Od strony zarówno bezpieczeństwa, jak i pewnie tutaj postawię cię w roli takiego compliance mastera, nie? I kogoś, kto właśnie tu tworzy tą dokumentację i na końcu będzie bronił firmy, jeżeli coś wypłynie, nie? No bo de facto na tym to polega, żeby mieć te argumenty, że jak się po prostu, no umowa jest na złe czasy, nie? Tak. Dokumentacja też jest na złe czasy. Nikt jej przecież nie czyta dla przyjemności. Nigdy. Nie znam takich osób, przynajmniej wiele może. I właśnie mamy takie nowoczesne, straszne oprogramowanie. I to jest cholernie ryzykowne. Jak ty do tego podchodzisz, Paweł? Jak byś poprowadził takiego klienta, że na przykład, nie wiem, no bo chcemy w tym podcaście rozmawiać o case'ach, no to wyobraźmy sobie taki case, że wdrażamy, nie wiem, serverless w KNF-ie. Czy tak zażartuję. No w każdym razie serverless takiej dobrze, że tak powiem, zbetonowanej instytucji czy firmie, gdzie no, mamy super nowoczesne rozwiązanie, trudno opisywalne, potencjalnie niewygrzane, potencjalnie dziurawe, są open fasy i inne rzeczy. Jakbyś do tego podszedł w ogóle, jakbyś poprowadził taki zamysł, no przychodzi do nas ten sponsor projektu i mówi do ciebie, Paweł, tu mamy to, tu przychodzi do mnie, że chce to zrobić, no i chcemy to zrobić. Jak to zacząć, jak to ugryźć, panowie, no mamy wszystkie strony medalu. Tak, jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo, to z mojej perspektywy, no to najistotniejsza jest jakaś lista kontrolna i zadaję pierwsze pytanie, czy jest potrzebne moje wsparcie przy jej sporządzeniu, czy może ona już jest, czy może powstaje,
czy może jest planowane i powstanie. Czyli lista kontrolna się tym różni, w moim mniemaniu, przynajmniej od wymogów, że wymogi już stanowią to, co ma, jak to ma wyglądać, a lista kontrolna zadaje pytania, czy coś zostało zaadresowane z odpowiednim wyprzedzeniem. I jeżeli to będzie, jeżeli dojdzie do tego na odpowiednim etapie projektu, wtedy naprawdę można się poczuć pewnie w trakcie jego realizacji, że mamy zaadresowane te tematy i idziemy po kolei, prawda? Czyli poszczególne sobie tematy adresujemy. Wiadomo, zawsze jakieś zostają na sam koniec, ale lista kontrolna właśnie, która sygnalizuje, co jest do zaadresowania, a nie jak ma być zaadresowane, to jest luksus, na który niewielu przedsiębiorców na razie potrafi sobie pozwolić. Właśnie chciałem cię o to zapytać, bo wiesz, to jest taki scenariusz, że tak zwany nice to have. Życie często waliduje go. Jak patrzysz na to z perspektywy, dobrze, warto to mieć, ale czy zdarzyło ci się często to mieć? Tak. I z Bogiem, prawda? Znaczy, powiem tak, jest odsetek projektów, gdzie miałem przyjemność mieć przynajmniej wkład, a resztę sam musiałem sobie dopisać. I oczywiście przy aktywnym jakimś uczestnictwie ze strony bezpieczeństwa, bo tam już wchodziłem w zakres odpowiednio głęboki, techniczny, gdzie ja już po prostu nie mogę, jakieś tam bariery nie mogę przekroczyć dźwięku, prawda? Ale musiałem zaadresować to te znane niewiadome, prawda? Bo to jest to kluczowe, że moim zadaniem bardzo często jest to, żeby zidentyfikować znane niewiadome, czyli to, gdzie jest ryzyko od strony technicznej, teraz tylko trzeba porozmawiać z bezpieczeństwem, jak to możemy zaadresować. Natomiast bardzo często ja muszę to inicjować. A ty, Dawid, no jesteś na tym spotkaniu, już przyjmijmy, że tym razem was zaprosili, nie? To zwykłe bywanie. Wreszcie. Wiesz, że to jest taki z perspektywy bezpieczeństwa nieco gówniany temat, nie? No bo trudno podejść do tematu, który jest strasznie nowy, wiesz, nie ma wzorców, nie? Jasne, ale są, że tak powiem, dobre praktyki, czy to będzie jakieś listowe, czy coś, czy to będzie, pozdrawiam wtedy Huberta, czy to będzie podejście kupa konta uprawnienia, patchowania, audyt, to każdy bezpiecznik, każdy ma swoją wiedzę. Patrzy się zawsze niestety na te podstawy, tak, i często biznes, technologia się wywala na tych podstawach, tak, na tej integracji, na tym kodzie, na tych uprawnieniach zaszytych w kodzie, na platformie, na podatnościach. Jasne, są bezpieczniki, którzy patrzą, o, tutaj jest podatność bez kontekstu aplikacji, tak? Nie widzą, że jest na przykład, nie wiem, w Linuxie jakaś podatność, która coś tam pozwoli zrobić z uprawnieniami administratora. No, kontekst jest taki, że żeby dostać administratora na Linuxie, to chyba już jest właściwie pozamiatalne. Jakaś tam podatność, to już nas chyba będzie mało obchodzić wtedy. No tak. Co my robimy od strony bezpieczeństwa? Tak naprawdę patrzymy na proces i na technologię, która jest użyta, jakie są podatności na to. To jest na grubych klockach opowiadam. Dalej wchodzimy już naprawdę w szczegóły, tak? Możemy się męczyć tego dokera i patrzeć, jakie tam są podatności w tym obrazie. Możemy patrzeć, gdzie w procesie akceptacji zlecenia stałego w bankowości jest dziura i potrzeba akceptacji na dwie ręce. Jak i patrzeć też trochę od strony compliance'u, od strony prawnej, jakie mamy regulacje zewnętrzne impaktujące na nasz biznes, które my musimy spełnić, tak? Wspomniana rekomendacja D i tak dalej, tak? No bo koniec końców to przed nimi się będziemy spowiadać, tak? Dobra, no ale wiesz, masz taką aplikację i ona na pewno czegoś nie spełni, nie? No bo nie ukrywajmy, nowe, młode produkty... I tak, i nie, tak naprawdę... Możesz to pokryć, a pierdyliardem zabawek bezpieczeństwa, które będą ci dostarczały bezpieczeństwo zamiast tego. No umówmy się, no dostać zero dajem od strony technologicznej, naprawdę trzeba się postarać. Takim prawdziwym 0-0 dajem, którego nikt nie zna, nikt nie wymyślił patcha, nikt nie wymyślił co najmniej workaround, no nie, żeby to coś zabezpieczyć. Także w zależności jak masz proces patch managementu, jak zwał, tak zwał, ustalone firmy, tak możesz to tak naprawdę puścić. No nie? Nie ma co podchodzić, że będzie dziurawa też od razu nowa aplikacja, no bo tak to nie jest, a jeśli będzie, to gdzieś zaraz będzie dostarczony patch. No i teraz pytanie, jak szybko biznes IT po wyprodukowaniu tej aplikacji jest w stanie to tak naprawdę zapatchować, tak? No bo zawsze się gdzieś pojawi przy pentestach, przy wejściu SQL Injection. Naprawią deweloperzy w jednym miejscu, pojawi się w drugim miejscu. To jest konienie kotka i myszka, tak? To jeszcze nie widziałem żadnej aplikacji systemu niedziurowego, tak, do którego nie ma
nie ma tak naprawdę na świecie stanu, do którego się nie można włamać. To jest kwestia akceptacji ryzyka, co się może stać. To jest często pójście do prezesa i spytania się, no słuchaj, no, grozi nam kara RODO. I dobra, prezes odpowiada, no jaka była największa kara RODO do tej pory? No dwie banki, dobra, dwie banki biorę na siebie, no już. Mhm. No rozumiem, czyli to jest taka trochę dyskusja na wczesnym etapie projektu na temat tego, żeby zaredresować, nie wiem, 200-300 ryzyk, powiedzmy, nam wychodzi. No i kto bierze które, nie? Albo czy one jest akceptowalne dla biznesu? Raczej idziemy w tą stronę niż tak naprawdę, bo pewnych rzeczy nie da się technicznie rozwiązać, albo będzie to nieskończenie drogie. Tak i nie. No, raz widziałem taki przypadek. Ktoś kiedyś wdrażał aplikację, bezpieczeństwo powiedziało, że to jest słabe rozwiązane, bo dziurawie i tak dalej. No i kończyło się, że po wielu akceptacjach i tak dalej poszli tym rozwiązaniem. Spędzili na to, strzelam, 20 MDI. Wdrażając to rozwiązanie, potem, żeby utrzymać to rozwiązanie i trochę je rozwijać, dodatkowo spędzili, nie wiem, 2000 MDI, strzelam. Więc bezpieczeństwo mówiło, poświęćmy 20 MDI, żeby rozwiązać to i iść dalej. No, uparli się, bo na tym etapie projektu było 20 MDI kluczowe. No, poświęcili potem 2000. No. Shit happens. Bo ja myślę takie pytanie do Dawida. Czy ty z jakiejś perspektywy zawsze na to starałeś się spojrzeć, czy może inne osoby były zawsze od tego w organizacjach, w których pracowałeś, żeby podejść do takiego tematu jak w ogóle zarządzanie całym długiem, dajmy na to w tym przypadku długiem bezpieczeństwa, takie pochodna od długu projektowego, prawda, i tam długu technologicznego, bardziej od strony takiej organizacyjnej, czy może to są inne osoby z twojej perspektywy, które mogłyby zająć się tym, żeby zacząć go mierzyć, prawda, bo tak teraz powiedziałeś, że było 20 MDI na zrobienie tego, później było 2000 i teraz pytanie, czy robiąc te 20 ktoś zmierzył to i powiedział ok, ale zaciągnęliśmy spory dług po tych 20, przez to, że to było to 20 dni i zostajemy z tym długiem, który przyjdzie spłacić w postaci tych 2000 na przykład. Czy od strony jakiejś takiej organizacyjnej ktoś do tego podchodził? Wysokie bezpieczeństwo nie płaci za te 2000 MDI, nie? Z tego budżetu, więc trochę mamy to gdzieś. Ale czy ktoś patrzy na dług bezpieczeństwa? Tak, bezpieczeństwo. Każdy patrzy trochę na swoje długi, no nie? IT tak. Patrzy na swoje, bezpieczeństwo wie, gdzie ma braki, gdzie musi, nie wiem, jakąś słabość, którą musi tam podciągnąć, gdzieś nie widzi czegoś, gdzieś jakieś monitorowanie musi dorzucić, gdzieś jakąś segmentację przycisnąć bardziej, dokręcić śrubę i tak dalej. Każdy mierzy niestety swoje. Czy ktoś to patrzy trochę od góry? Szczerze nie spotkałem się na to. Dokładnie. I tego mi brakuje często. Często mam do czynienia z taką sytuacją, gdzie już jest ten projekt umowy, dajmy na to, z tym naszym wykonawcą, z tym naszym dostawcą, który ma nam pomóc przy realizacji tego projektu. Ja dostaję już nawet nie tą listę kontrolną, bo może ona gdzieś tam była wcześniej, ale teraz już dostaję tylko wymogi. I nigdy nie dojdzie do momentu, żeby się zapytać, a co waszym zdaniem jeszcze jest do zrobienia potem? Właśnie, albo ile kosztuje utrzymanie tego rozwiązania, nie? No bo wiesz, bo to, czy jeszcze jest coś do zrobienia, zawsze będzie coś do zrobienia. Jeszcze jest tak zwany ten day two, nie? To znaczy spoko, wszyscy sobie to wdrożyli, zbili piątkę, nie? I później poszli do domu i jest to polot, który wiesz, nie ma pojęcia, tak. Co dostał, nie? To jest absurdalne. Z kasowego wpada do TCO, do jednego worka do utrzymania, czy bezpieczeństwo, czy IT. Jedziemy, no mielimy, mamy taki worek i to jedziemy, ale to jest zdedykowane do, czy ktoś patrzy cross-organizacyjnie. Są ludzie, którzy próbują to zrobić. Czy komuś to wyszło, jeszcze nie widziałem w real-time, żeby komuś to tak naprawdę się udało, tak? Ja myślę, że w ogóle to jest nowy temat, bo gdzieś tam, wiecie, takie zaszłości międzydziałowe są najtrudniej mierzalne, są niczyje. Nie? To znaczy jakiś dział na tym zarobił, a inny na tym stracił, ale w sumie jak wszyscy się na to zgodzili, to i tak zapłacił zarząd. Nie? Jak się mówi, mi się zawsze podobało, że w niektórych firmach jest takie magiczne miejsce powstania kosztu, taki MPEG, nazywają się koszty zarządu. One są straszne. Nie? To są takie rzeczy, nie? Właśnie takie jakieś udupki projektowe, 2000 MDI poszło, nie? Kolacja na jachcie. Bardzo różne rzeczy. W każdym razie, wracając trochę do naszego tematu, bo tak spróbuję sobie rozrysować proces, nie? Żebyśmy też porozmawiali o tym, że słuchacze, wiecie, no jak mają swoje projekty, to myślę, że głównym elementem jest to, że bezpieczeństwo musi się pojawić wcześniej, bo to nie jest intencją, bo bardzo często jest tak, że ludzie myślą, że intencją bezpieczeństwa jest uwalenie,
Ja myślę też odwrotnie. Ja myślę o tym, że intencją bezpieczeństwa jest po prostu pozwolenie na to, żeby, znaczy, może tak, ujawnienie możliwie pełnej prawdy na temat tego produktu. To znaczy, że... No, ładnie powiedziane, tak. Wiesz, że... Po prostu, żeby wszyscy wiedzieli mniej więcej z czym się biorą, bo tak jak mówisz, Dawid, po prostu, kurczę, no wyjmij prezes dwie banki i okej, spoko, no, to jest, ja bardzo chcę mieć taką zabawkę, to przecież kto mu zabroni, to jest, słuchajcie, no zegarki potrafią kosztować 1,5 miliona złotych, nie? Więc wiecie, ja zawsze aplikację taką porównuję do zegarka dla zarządu, dla biznesu, to znaczy patrzę, o, jest 13.40, no, no w ogóle generalnie gdzieś, jak to działa, nie, no, zegarek pokazuje godzinę. No i teraz można typowi sprzedać zegarek za 12 zł Casio z tego z rynku, nie, no a można też Pateka, nie, za dwie bomby. Wszystkie zegarki znajdują swoich odbiorców, nie, każdy ma swój rynek. No i teraz, jeżeli człowiek jest świadomy tego, że ten akurat zegarek daje mu takie ryzyka ma, no bo wiecie, z Patekiem wsiąść na przykład w Senegalu do autobusu, myślę, że to twoje ostatnie wejście do autobusu by było, natomiast z Casio za 10 dolarów, to nie też byłoby niebezpiecznie, ale może nie aż tak, nie? Natomiast do czego zmierzam? Właśnie pokazanie tej całej prawdy, więc trzeba na tyle wcześnie zmierzyć się w projekcie z no, tymi ryzykami i zdefiniować. Trudnymi ja pytaniami od bezpiecznika, tak. Tak, ale one ale lepiej nie, ja też zawsze wchodzę z założenia, że lepiej... One czemu służą, wcześniej. No nie? Tak, ale tak, wiesz, no tak. Co z tego, no bo ktoś się w końcu i tak zada, nie? Tylko wiecie, za 3 lata i to, co ty, Paweł, poruszasz, dług technologiczny będzie gorszy, bo już 3 lata się siedzi w bagnie po kolana. No, to już tak, jeszcze on urósł, mamy odsetki. Tak, on urósł, odsetki są, nie? Więc generalnie, wiecie, no jest frankowo się robi, nie? No i jakby z tej perspektywy... Powiedzmy sobie tak, rozpoczynamy projekt, nawet bez rozmowy bardzo technicznej. Ja też uważam, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale ta rozmowa powinna się wydarzyć przed jakby zdefiniowaniem technicznym projektu. Znaczy przychodzi potrzeba biznesowa, nie wiem, nowej aplikacji, pojawia się, nie wiem, Paweł przy stole, Dawid przy stole, ja i rozmawiamy nie o technologii sensu stricte, tylko o tym, po co, dlaczego. Co, no, to... gdzie, nie, to są te podstawowe... Świat idealny Macieju opisuje. No ale nie, pytanie. Ale no, tak, tak, to co Maciek napisałeś, to jest teraz tak, to się nazywa threat modeling. zaczyna się o tym mówić i threat modeling nie tylko jest pod, nie wiem, powstał pod SDLC, ale coraz bardziej więcej ludzi chyba korzysta z tego przy rozmawianiu z biznesem tak naprawdę. Bo czego się biznes boi? Nagle można dojść do tego, że jednak dodanie... Przestrzelam zaufanego odbiorcy, bo pan Krzysiu, dawny klient, zadzwonił do zaufanego, nie wiem, człowieka, który obsługuje go od 20-30 lat, panie Czesławie, pan Czesław po stronie banku, pan mi doda tutaj zaufanego odbiorcę, bo chcę teraz tutaj na klika mu zrobić przelew, pan Czesiu mu zrobi tego odbiorcę bez żadnej akceptacji, no to pan Czesiu w końcu się doda do tych 30 klientów i będzie sobie sam wysyłał tak naprawdę tą kasę. Także gdzieś, czy to jest techniczne? Nie. Czy biznes to złapie? Tak, złapie już ten proces, że coś już jest tu nie tak, że warto jednak jakąś tam kontrolę do tego dołożyć. Tak? Także biznes się często boi, że pójdzie na spotkanie z inżynierami, z IT, z architektami, z deweloperami, z bezpieczeństwem, że będzie rozmowa stricte techniczna. Tak, są bezpieczniki, którzy rozmawiają tylko technicznie, ale są też tacy, którzy potrafią pokazać to trochę od strony biznesowej, tak? Co cię pokazać kilka przykładów, a nagle biznesowi się otwiera głowa i nagle sam zaczyna wymyślać takie, że czasami głowa paruje, tak? Więc wracając, tak, to powinno być praktycznie z mojej strony, według mnie, ta rozmowa, pójście, słuchaj, drogi bezpieczniku, mamy taki pomysł, co ty na to? Idźmy z tym dalej do inżyniera, jak to zrobić dalej technicznie, czy to będą dockery, czy postawimy stary serwer grzejący się w serwerowni up to you. Tak. To już jest druga, to już biznes tak naprawdę już tutaj nie musi być, nie? To jak się będzie zrobione, to już up to... To już up to you, Maciek, nie? Tak, tak. No, dokładnie, pokazuje godzinę, wiesz, bo do czego zmierzam, że mamy często projekty, które nie przeszły tej fazy. Znaczy, szybko, mi się tak zdarza często przynajmniej, może nie u dużej ilości klientów, ale
jest tego trochę, nie? Dzień dobry, mamy ten sprzęt, kupiliśmy go, mamy ten soft, kupiliśmy go, teraz chcemy z tego skleić takiego aberrację, nie? Takiego, wiecie, Frankensteina, nie? Jedziemy. Ja widziałem lepsze motywy. Kupiłem aplikację mobilną, dostawca powiedział, że jest bezpieczna, drogi bezpieczeństwie, zaakceptuj, bo dostawca mówi, że jest bezpieczna. No, a co ma powiedzieć dostawca, nie? No i w każdym razie, wiecie, nie? Chodzi o to, że to by był świat idealny i do tego dążymy, tak? Jakby szczerze namawiamy podczas tych spotkań o tym, że technologia jest wtórna, nie? To znaczy, tak. Mimo tego, że wszyscy pracujemy z technologią, to im więcej z nią pracujesz, zaczynasz rozumieć, że to jest tylko młotek i, nie wiem, śrubokręt, nie? I oczywiście można śrubokrętem wbijać gwoździe, tylko jest to energetycznie bezsensowne, nie? Dlatego technologia jest wtórna i wracając do tego dalej. Ale zdarzają się projekty, które już ten dług, może nikt o niego nigdy nie zapytał, zaciągnęły zanim się rozpoczęły. A jak sobie poradzić z takimi projektami? Bo ja myślę, że nasi słuchacze jednak mają z tymi projektami więcej do czynienia niż ze światem idealnym. No tak. I co panowie w takim momencie? No bo mamy, co robimy compliance i próbujemy tą, wiecie, rzeczywistość dogiąć do, nie, może inaczej, standardy dogiąć do rzeczywistości. Nie? Czy może twardą ręką restrykcji i standardów tam pałujemy typu w pałubie, nie? No bo to też jest droga. I jedna i druga jest, czyli w jednej troszeczkę praca, powiedzmy, Pawła, czyli bardziej taka compliance'owa, jak to ułożyć, że w ogóle mamy sytuację ze Staną, która jest często dość dramatyczna. I co? Ja bardzo powiem, że to jest taka ciekawa perspektywa z mojej strony, gdzie ja bardzo często się czuję, bo prawnicy często, przynajmniej zewnętrzni, bo wewnętrzni może wcześniej, ale zewnętrzni są dopraszani do projektu na jakimś tam etapie dopiero. Dobrze jak na etapie RFI. Dobrze jeżeli na etapie RFI, ale z reguły na etapie RFP na przykład, prawda? Jak już tam mamy zaopiniować RFP i zauważyłem, że też to też może dotyczyć działów bezpieczeństwa, że bardzo często czujemy się jako ktoś, kto może być posądzony, jeżeli zacznie coś marudzić, że jest jakimś sabotażystą, który rzuca coś na tory pod rozpędzający się coraz szybciej piękny pociąg, prawda? On sunie, on coraz szybciej biegnie, już wszyscy tam machają chorągiewkami. A ten leje benzynę, nie? Tak, a tutaj nagle prawnik przychodzi i mówi, ale dlaczego nie odmieniliście tego? A przecież tutaj rekomendacja DK, że nam zrobić tak i tak. Nie daj Boże, żeby jeszcze bezpiecznik to potwierdził i powiedział, tak, rzeczywiście, ma pan prawdę, a dlaczego w ogóle my jesteśmy dopiero tutaj, dopiero teraz na tym, w ramach tego projektu rozmawiamy, dlaczego nie wcześniej, prawda? I natomiast trzeba pamiętać o tym, że to wymaga odwagi cywilnej. I o ile są organizacje, które pozwalają na to i wręcz zachęcają do tego pracowników, to spotkałem się z organizacjami, gdzie jest to gdzieś tam skrzętnie, po cichutku może szeptane, ale nikt nie mówi tego głośno. I teraz tylko zależy od tego, czy ta osoba, która wie o tym, nie wiem, na przykład jak ja się pojawiam na takim spotkaniu, to czy się nie przejmuje taką sytuacją i powie to głośno, prawda? Przy tych 20 osobach, które już tutaj liczą pieniądze związane z wdrożeniem projektu za miesiąc. Za dwa tygodnie. Tak. To jest taki ból organizacyjny przede wszystkim, bo zanim przejdziemy do tych kwestii merytorycznych, bo to jest luksus, że jeżeli możemy sobie popracować na kwestiach merytorycznych. Uważam, że to jest luksus, że ja sobie siadam, rozmawiam. Zamówi to stwierdzenie. Powiem ci, przerażające, niesamowicie złe stwierdzenie, ale ono jest prawdziwe i to jest w nim najgorsze. Tak. To znaczy, że ta merytoryka, jakby ona się wydarza poza zakresem projektu często. Jakby no i zależy bardzo często, no? Od jakiegoś takiego goodwill, prawda, że na przykład ten doradca, czy to jakiś technologiczny, czy to prawny, chce to w jakiś tam sposób zarządzić tym tematem, pomimo tego, że widzi, że jest opór widoczny, bo projekt ma być realizowany i trzeba znaleźć rozwiązanie. Tak, więc... No dobra, no ale słuchajcie, no mamy ten rozpędzony pociąg, nie, który jedzie na tak zwanej energii ze słomy, się dobrze jara na początku, ale jak już się przejdzie proces podpisywania umowy, to jakby energia chodzi. Nie, no bo wszyscy się orientują, że on jednak jest zrobiony z odchodów murzyny, takich, wiesz, takich tam pięknych, nie? W każdym razie mamy taki pociąg, który leci po tych torach. No i co panowie w takiej sytuacji? No właśnie, czy idziemy drogą naginania trochę rzeczywistości do tego,
świata, no bo jakoś musimy sobie z tym projektem poradzić. Wielokrotnie pewnie, no ja byłem wielokrotnie, no bo Dawid pewnie też, Pawle, ty też, przy takiej sytuacji. Którą drogą pójść? Czy jednak właśnie twardą ręką próbować nagiąć te tory, nie, żeby one tam, wiecie, jechały jednak lepszą drogą i tutaj też, myślę, to odpowiedzialność, siła społeczna. Czy może jednak powiedzieć, no dobra, no to macie takie dokumenty i bądźcie grzeczni, bo jak? No ja nie wiem, na przykład. Zawsze jest to dla mnie zagadka w takim momencie, powiedzmy, pozamerytorycznym. Może zanim jeszcze Dawid odpowie, to tak, to jeszcze powiem, jaka jest tak naprawdę moja rola w takiej sytuacji. Ja muszę o tym powiedzieć na pewno, poinformować o tym organizację, z którą współpracuję i przedstawić, jakie są sposoby zarządzania tym ryzykiem. Sposoby oczywiście, zarządzanie nie zawsze polega na eliminacji w dostatecznie dużym stopniu. Może się okazać, że to jest ograniczenie ryzyka w niewielkim, w średnim, może w wysokim stopniu, ale znowu zawsze ryzyko. Tylko ograniczenie. Ale zawsze ono zostaje, prawda? Czyli mierzymy, więc dokładamy do tego stosiku, którego nikt nie zmierzył przed rozpoczęciem podróży? Czy czekaj, w zasadzie nie, przepraszam. My zaczynamy budować, robimy rejestr ryzyk już jak pociąg jedzie. Tak. Tylko pierwsze ryzyko na górze, które powinno się pojawić, zanim wystartował. No słuchajcie, mamy za 2 kilometry zwrotnicę, więc może się uda jeszcze przekierować, bo później już tego nie zrobicie. Więc to jest o tyle ciekawe, że moim zdaniem im wcześniej się o tym poinformuje i nie przedstawi się tego jako przeszkodę, broń Boże, bo rzeczywiście jest taki kłopot, a to jest komunikacyjny kłopot, że bardzo często prawnicy wewnętrzni są postrzegani jako ci hamulcowi, chociaż to się też zmienia coraz bardziej, bo to są sektory, gdzie oni... Mają... też. Tak, tak. Są postrzegani jako ci hamulcowi, a jak przychodzi zewnętrzny ekspert, to nagle się okazuje, że jakaś droga z tej sytuacji. Czekaj. Natomiast to jest ta metoda właśnie, jak to się mówi, trudno być prorokiem we własnym kraju, tak? Coś że jak stylu, jesteś tak. prawnikiem wewnątrz organizacji, to możesz sobie gadać, nie? I skończyłem tak, jak zresztą architekt. Dopiero gdy zewnętrzny prawnik to potwierdzi bardzo często, to wtedy uważa, o, że racja, rzeczywiście nie ma innej drogi, ale zewnętrzny już jest nauczony, że musi przedstawić parę wyjść z sytuacji. Czyli po prostu ja daję wybór. I to jest różnica bardzo często pomiędzy sytuacją, gdzie ktoś jest postrzegany jako hamulcowy, a sytuacją, gdzie ktoś pomimo tego, że pokazuje, co jest trudnego, jakie są przeciwności przed nami stoją, to pomimo tego jest uważany za członka projektu, który chce, aby ten projekt zakończył się jakimś tam szczęśliwym finałem. Czy przedstawiasz opcję? Słuchajcie, jeżeli tak zrobicie, to mamy ryzyko takie, a takie i kara, nałożone kary w ciągu najbliższych 3 lat w wysokości 2 milionów, prawda? Jeżeli zrobimy tak, no ma kara będzie diametralnie niższa, ale będzie. A jeżeli zrobicie tak, to w ogóle jej nie będzie, prawda? Trzeba przedstawić te warianty. Trzy kierunki. No dobra, no a ty, Dawid, jak do tego byś podszedł? No pociąg toczy się już po tych cudownych torach z odchodów, no, jak już powiedzieliśmy. No i jakby już nie da się uratować, nie? Firma jedzie na nim cała, nie? No i trafia taki projekt do ciebie, bo najczęściej tak jest. No jakby tak. Jednak ci nie zaprosili na te pierwsze spotkanie. To jest scenariusz taki real life scenario, nie? Czyli jednak zapomnieli, że mamy bezpieczeństwo, w dział bezpieczeństwa w swojej organizacji, a innowacja już się toczy. To jest ratowanie trochę tego, co się da już ratować, nie? Czyli dobra, lećmy, ale z tym, co da się jeszcze to dokręcić. To jest trochę to, co mówił kolega, że tak naprawdę bazujemy też na ryzykach, no nie? Co możemy i co jest, że tak powiem, mniej bolesne, tą drogę to wybieramy. Ale znowu, to my nie decydujemy. My w sensie bezpieczniki, to niestety projekt, biznes, ktokolwiek, kto jest tam sponsorem, kto tam dowodzi temu projektowi. Często to jest niestety pokazywanie i tłumaczenie, że jeśli to zrobimy, to się stanie tak. Biznesowi to nie dociera, trzeba to pokazać na live case scenario, że to się jednak, to już gdzieś albo stało, gdzieś w świecie, albo trzeba, że tak powiem, wpuścić pentesterów, bo tak. Bezpieczeństwo to tylko pentesterze. Dało ci się kiedyś zaciągnąć taki hamulec awaryjny na projekcie i nie sprawiło to, że kontynuowałeś karierę w innym miejscu? Wiesz, tak ciekawy jestem, bo to wiesz, tak jak Paweł powiedział, to jest bardzo niewdzięczna rola, która ma wysokie ryzyko zmiany pracy. Nie, jak jesteś wewnętrznie, nie. Albo zmiany projektu, jak jesteś eksternalny, nie? Taki hamulec, żeby zastopować totalnie stop, to tak, udało się. Czy to spowodowało? Nie spowodowało. Miłe. Można. Kwestia komunikacji, kwestia przedstawienia, co się tak naprawdę dzieje, no nie? No, wiesz, bo tak... ja uważam, że czasem lepiej jest zaciągnąć ten hamulec, nie? Czasami, wiesz, po prostu są takie elementy użyte do zbudowania tej innowacji, że to się nadaje raczej do
do wyrzucenia, nie? Niż do budowy czegoś nowego. No mój ulubiony przykład, no to jest tak, pójść wszystko koicie w Dockery, no to do odpalenia Excela instalujemy Dockera, Vima, Excela i na tym odpalamy Excela. I coś tam Excel robi i wyrzucamy, nie? Także czy o to chodzi? No chyba nie, tak? Czy hamulec bezpieczeństwa postawione? No tak. Czy się udało przekonać, że jednak Docker nie jest do wszystkiego? No tak. No, trzeba było... No właśnie, pokazać. Ale czyli jednak to zaciąganie hamulca, no bo wiesz, to prędzej czy później tak, jak się nie zaciągnie tego hamulca, jak projekt jest beznadziejny od początku do końca, nie? No to to się skończy wymianą... Znaczy, wiesz, no, może się pojawić prezes, żeby powiedzieć, że banki bierze to na siebie, no nie? No, najwyżej. No ale to jest tak zwany, wiesz, ściana, nie? Joker, nie? Tak. Wiesz co, tak, na pewno jest czasami warto, chociaż z drugiej strony, patrząc od strony bezpiecznika, patrząc na to, co się wydarzyło w Garminie, że ziścił się ten mokry scenariusz każdego bezpiecznika, że ransomware zaszyfrował wszystko, klienci potracili dane, no i co? No i Garmin dalej żyje, akcje dwa razy droższe niż były. Się firma chyba, patrząc po kursie akcji, rozwija, nie wiem, jestem fanem Garmina, ale sądzę, że tak. No i co się stało? No nie wiem, czy ten hamulec jest każdy w dobrym momencie, nawet jeśli się coś spieprzy? Niekoniecznie. No to też dobra droga, wiesz, bo ja myślę właśnie, żeby rozmawiać, nawet jak ten pociąg leci, nie? To znaczy, on leci, no już trudno, jest rozpędzony siłą pieniądza zazwyczaj, nie? I to jest siła bardzo często nie do zatrzymania, to znaczy pieniądz i siła w organizacji, bo często bardzo duże projekty sprawiają, że wiesz, twój zespół rośnie, przez to jesteś większym dyrektorem, nie? No i to są dwa elementy, które sprawiają, że takich projektów się nie da zatrzymywać, a znaczy się nie zatrzyma, nie? Z różnych powodów, właśnie z tych dwóch najczęściej. No i teraz, idąc dalej, no i ten projekt się toczy. No i dobra, i coś musimy zrobić. No to ratujemy to, co pozostało, nie? To, co powiedzieliście. No i teraz tak, dotworzymy do tego, nie wiem, może tak, dobieramy standard do tego, co pozostało, czy może jednak mówimy tym chłopom za pomocą twardej ręki, że musicie dociągnąć to w tych miejscach, nie? Jaka droga jest według was bardziej realna, nie? No bo tu już nie mówimy o tym, że jest perfekcyjna, bo ten scenariusz jest nieperfekcyjny, nie? Paweł, popraw mnie, jeśli się mylę, ale przeważnie jest tak, że możesz pokazać, że tak, co spieprzyłeś, wiesz o tym, a roadmapa, żeby naprawić to spieprzenie, wygląda tak i tak, i to cię jakoś w jakimś tam stopniu obroni. Także można użyć tego starego to wytrygu, tak, że samo podpierdolkę, posypanie głową popiołem, jak zwał, tak zwał, tak? Sama świadomość. Ale robić, tak, ale świadomość i pokazanie, że się wie chociaż o tym, tak. To tak, no nie? Znowu ukrywanie tego czegoś, no to prędzej czy później wybuchnie, tak? Czy to audytor, czy to naprawdę to, co bezpiecznik przewiduje, że przyjdzie ransomware, wszystko zaszyfruje, czy ktokolwiek to udowodni, to wygrzebie, tego wyciągnie trupa z szafy? Tak, to się kiedyś zdarzy, nie? Dobra, pytanie co? No właśnie, bo trochę tak przechodzę z takiego do ostatniego punktu tej naszej rozmowy, który zatytułowałem rozsmarowanie odpowiedzialności. On jest dobrym momentem na to. To znaczy, wiesz, no przychodzi pociąg, jednak wali w ścianę, nie? No jest sytuacja, no, wiesz, leciał te 3 lata, nie? No i w końcu, no wiecie, od początku nie był zbyt udaną konstrukcją, nie? Wszyscy się na to zgodzili, prezes karty Jokera wyjął, że na to da, na to nie da. Coś tam połatane zostało, gdzieś wykonany został czynny żal i zbiczowaniem na placu. Wiecie, taki kwintesencja, może nie nazwę tego polskiego projektu, ale trochę tak, nie? Taka kwintesencja takiego, wiecie, husaria, nie? Leci. No i nagle wpada w te błoto, nie? No i się wydarza tragedia. I teraz jest ta odpowiedzialność, no bo generalnie ja wiem, że w nowoczesnym zarządzaniu nie szuka się winnych, tylko rozwiązuje się problemy. Natomiast rzeczywistość jakby pokazuje to trochę inaczej. No gdzieś trzeba znaleźć tego kozła ofiarnego. Nie? I teraz następuje rozsmarowanie odpowiedzialności w takim projekcie. Ja to bardzo często widzę jako architekt z zewnątrz. To znaczy, że wszyscy próbują ten wiecie, tam to ja nie powiedziałem, to ja nie napisałem, to ja tam się tak rozsmarowują tą odpowiedzialność, powiedzmy, na wszystkie działy. Uważam osobiście, że bezpieczeństwo ma świetną rolę w tym wypadku. No bo wy mówicie, to powiedzieliśmy, ty nie posłuchałeś, ty spałeś, ty nie wiem, byłeś na wakacjach, ty wyszedłeś, nie? Tak. Jak wy do tego podchodzicie? No ale dupło, nie? No i co? No i co się dzieje? No i co? I wy wszyscy, i oni wszyscy, no tak zrobiłem. No, co się wydarza? No pociąg wjeżdża w ścianę z błota.
Jak to ograć tą część? No bo się wydarzyła tragedia. No, zaszyfrowali Garmin, nie zaszyfrowali wszystko. Jednak. Mimo, że wszyscy mówili, że będzie, też tak będzie, nie? Że będzie dobrze. Tak. Będzie pan zadowolony. O dużo. Nie, Dawidzie, czy ja pierwszy, jak wolisz? Dawaj, pan, ty. Tak. Znaczy, bo tutaj jeszcze takiego jednego wątku ciekawego nie poruszyliśmy, że w ramach tego całego zarządzania długiem bezpieczeństwa, który tam jest jakąś wypadkową tego całego długu projektowego, technologicznego i tak dalej, no trzeba jakoś nim zarządzić i jednym z takich elementów jest weryfikacja naszego wykonawcy, weryfikacja naszego dostawcy. I to się bezpośrednio później przekłada na to właśnie a propos tej odpowiedzialności, bo ja mówię teraz o projektach, gdzie mamy jakiegoś dostawcę lub wykonawcę. Nie wiem do końca, Maciek, czy też miałeś na myśli takie, gdzie gdzieś tam po prostu sami sobie realizujemy. Natomiast nie ma takich projektów. Dokładnie. I przy dużych, nie? Tak, i jak dochodzimy do odpowiedzialności, to się nagle okazuje, że ta cała taka ścieżka, jaką planują osoby, które mają taką rolę jak ja w trakcie realizacji projektów, może zaoszczędzić dużo kłopotów i dużo pieniędzy takiemu zamawiającemu. Czyli w dużym skrócie, jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że po pierwsze zweryfikowaliśmy naszego dostawcę i jego produkt pod różnymi aspektami, czy to minimum to jest zweryfikować ten produkt, który on dostarcza, umieć go zweryfikować, czyli nie tylko napisać w umowie, że on ma być taki, a nie inny, bo niestety do tego się bardzo często ograniczają zamawiający, ale żeby też go umieć zweryfikować w jakiś sposób, rzeczywiście to, co nam dostarczają, chociażby przez auto uzupełniającą się ankietę, prawda? Niech nam złoży na formularzu dostawca czy wykonawca, ładnie wypisze wszystkie wymogi, w jaki sposób on je spełnia. Nie, że my je w umowie napiszemy, że on ma je spełniać, tylko załączmy do umowy jako załącznik to, że on nam uzupełnił to, że on te wszystkie wymogi spełnia. Pawle, tak, to jest takiego z wizą samoocenną, tak? Że tak. Już trzeba powiedzieć, że nie jest się terrorystą. Dokładnie, tak? Bo zauważy, że się przerzuca odpowiedzialność wtedy. Zauważy, że się przerzuca odpowiedzialność, to ja skłamałem w formularzu, a nie odpowiednie służby nie zbadały, że ja nie robię tego, a tamtego. Tak. Prawda? Ale to nie działa, bo już miałem taki przypadek, że zrobiliśmy pentesty pewnej aplikacji i zaraz potem poprosiliśmy oświadczenie, że oczywiście wyszły o was pod ten, no nie? A tak. Po chwili dostawca przyjął do wiadomości, że tak ma dziurawe oprogramowania, po chwili podesłał, że jest bezpieczny pod względem o was top ten. Oświadczył, tak. Złożył takie oświadczenie, tak? Okay. Tak, a mimo, że miał dostał raport z pentestami, że o was top ten, to jednak tam można sobie zrobić z kolejnych czekszon, XSS-a i tak dalej. A mimo to złożył takie oświadczenie. I co? Mhm. Ale to. Ale, co? Tak, ale nie mamy bardzo pana swetra i co pan nas zrobi? Tak, ale no właśnie nie do końca, bo z perspektywy prawnika on złożył to oświadczenie. Teraz tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie wykazać, że złożył je pomimo tej sytuacji, o której wspomniałeś. Znaczy, że jesteśmy w stanie wykazać, że doszło do tej sytuacji, że on dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że w momencie składania oświadczenia nie mówił prawdy. I to już jest. To już jest jak jedzie, ale to już jest jakieś ograniczenie ryzyka po naszej stronie. Nie mówię, że to jest ograniczenie ryzyka dla sukcesu przedsięwzięcia, że ono się uda, będzie działało i tak dalej. Natomiast jest to ograniczenie szkody po naszej stronie. O, może w taki sposób. Oczywiście to nie jest jedyne, bo ja powiedziałem najprostszy przykład. Najoptymalniej jest weryfikować dostawców. Teraz pytanie, pod jakim kątem jeszcze, prawda? No właśnie, tutaj fajny, weryfikacja weryfikacją, nie? Tutaj ale fajny przyczynek, jeszcze jedno, tylko dokończę, tutaj fajny przyczynek uważam zrobiło ku temu w ogóle przepisy RODO, które no, były jakąś taką pierwiastkiem nadziei, że zaczniemy weryfikować naszych dostawców. Oczywiście to się kończy na tym, że oni oświadczają, że wszystko jest okej, okay, ale jesteś są tacy... fajny? Tak, tak, jestem fajny. Natomiast są przedsiębiorcy tacy, którzy jednak wprowadzili bardziej zaawansowane procedury i na przykład wysyłają jakiś mały audycik przed zawarciem umowy. Rzadko się to zdarza, bardzo rzadko, ale miałem do czynienia z takimi przypadkami. I ten taki sposób myślenia, żeby weryfikować swojego dostawcę i żeby później umieć udowodnić, że zrobiłem... Może nie jest to w mojej mocy, bo wiadomo, że nikt tego nie robi, ale zrobiłem dostatecznie dużo, aby móc go zweryfikować, już jest jakimś ograniczeniem. Ja nie mówię, że wyeliminowaniem ryzyka, ale mówię tylko teraz o odpowiedzialności prawnej oczywiście, jeżeli chodzi o ryzyko. Nie mówię o sukcesie przedsięwzięcia. Wiesz, jak uderzasz w mur z błota, to wiadomo, że już się nie udało, nie? Teraz to już trzeba tylko, że tak powiem, minimalizować straty, nie? Dokładnie. No bo, wiesz, no.
jakby wszyscy mówili, że się zawali i się zawaliło, tak. Nie? Jest takim sposobem, zwłaszcza, że zauważcie, proszę, że my jesteśmy rozliczani bardzo często na gruncie różnych, ja teraz mówię oczywiście o odpowiedzialności publicznej wobec jakichś tam, nie wiem, organów, takich jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie mówię o rozliczalności w ramach projektu, w ramach organizacji, gdzie rzeczywiście tam trudno się powołać na to, o czym ja mówię, jak coś poszło nie tak, tylko jest to osoba odpowiedzialna za to, no, będzie musiała się liczyć z jakimiś konsekwencjami. Natomiast jeżeli o tą odpowiedzialność taką publiczną, to jest szalenie ciekawy wątek, gdzie się bierze pod uwagę to, gdzie są w ogóle przepisy tak skonstruowane, że się bierze pod uwagę należytą staranność po naszej stronie. Czyli nie to, że zrobiliśmy dobrze lub źle, tylko że się staraliśmy i umiemy to wykazać. Prawda? I to jest, to też jest jakiś tam klucz do ograniczenia odpowiedzialności. Pachnie mi tym czynnym żalem, nie? To jest ta sama forma szczerości wobec urzędu chyba. Wobec tego sprawdzającego. No ale dobra, słuchajcie, no mamy tą katastrofę, nie? I teraz jak utrzymać w projekcie bardzo jasne ramy odpowiedzialności? Bo wiadomo, jeżeli mamy podwykona, no to jest generalnie całkiem proste, nie? No daje się mu umowę, przesuwa się pod procesora, się z niego robi i się tam go tam umęcza, nie? Tak. Umęcza, krzywdzi, tam robi mu, przypala gorącym żelazem, nie? Ale co jeżeli organizacja może nie w całości realizuje projekt, ale akurat wiecie, no w ogromnej ilości, bardzo często duże organizacje, nie wiem, tak jak tutaj dzisiaj Dawidzie, no to sektor finansowy, nie? Jakby nie patrzeć, jest ogromna organizacja i ona nie zrealizuje projektu sama, zrealizuje trochę pod wykonawcami, ale w dużej ilości będzie robić sama. No i co wtedy? No i nagle gdzie szukać tego, no wiadomo, karty Jokera położy prezes, nie? No, ale on nie na wszystko. Nie na wszystko. Gdzieś jest ten element, no bo ja uważam na przykład, że rysowanie tych takich linii demarkacyjnych w projekcie jest bardzo ważne i zawsze tak oddzielamy pewne warstwy, że tam, nie wiem, infrastruktura kończy się na tym elemencie, tak jak my projektujemy, nie wiem, compliance się przecina tak, nie, bezpieczeństwo przecina się w poprzek, nie, no bo w zasadzie każdy element trzeba, przechodzi przez was, nie, Dawid, zdaje się, to nie jest tak, że wy możecie zaakceptować, nie wiem, warstwę infrastruktury, ale już warstwę logiczną aplikacji to nie, raczej albo bus, albo no przewóz. Zdaje się, zdarza się. Ale nie, jeśli mówisz o to linie demarkacyjne w projekcie, kto za co odpowiada, tak. Koniec końców odpowiada, kończy się gorzej, jeśli czegoś bezpiecznik nie powiedział. No, nie? No bo wtedy tak, no to wina do bezpiecznika, że tego ty nie przewidział, to się to stało, tak? No wtedy bezpieczeństwo pisze trochę to na siebie, bo trochę wyjścia nie mają, tak? No nie byli tymi... innowacyjnymi projektach, nie? Tak, tak. No nie byli tymi to wróżkami, którzy teoretycznie zawsze kraczą, że to się źle skończy i w ogóle, a tego jednak to nie przewidzieli. No nikt tego nie powiedział na głos, no to trudno, żeby ktoś inny wiedział niż, nie wiem, dedykowany człowiek, który jest specjalistą w bezpieczeństwie i żeby nie powiedział, że coś się może stać w bezpieczeństwie. Górnolotnie powiedziane, dobra. Linie demarkacyjne, kto za co odpowiada, no najlepiej to widać na przykładach chyba providerów cloudowych, kto za co odpowiada w usłudze SaaS, IaaS i tak dalej, no tam jest krótko narysowane. A czy to da się w projekcie zrobić? No teoretycznie przetwarzasz dane biznesowe, czyli to są dane biznesu, kogoś tam, jakiegoś właściciela i tak dalej, no ale jak coś walnie w infrastrukturze, no to jaki ma wpływ ten właściciel biznesowy na to, no nie? Mm-hmm. I kto ma teraz wtedy odpowiadać? Czy ten to człowiek to z IT, który... Tak. No niby IT spieprzyło, no nie? No bo coś tam poleciało, coś się nie zbekapowało i tak dalej, no nie? Ale teoretycznie to jest IT. Czy linie demarkacyjne są potrzebne? Tak. Czy ona jest płynna? Na pewno tak. Mm-hmm. To zależy, bo to też się mówi o tym, że linia demarkacyjna pływa jakby szerzej w czasach dobrych i bardzo wąsko w czasach złych, nie? Tak, tak. Czy wiesz, że ta linia tak fluktuuje, nie? I teraz ja już ze swojego doświadczenia, robiąc z architektury, zauważyłem, że bardzo ciężko jest rozdzielić część infrastruktury od aplikacji. To znaczy, my dobrze wiemy, gdzie jest nasza granica odpowiedzialności. Na przykład, przyjmując taki konstrukt, nie? Wszystko, co jest w VM-ce, jest aplikacją. To, że tam się zaczyna świat biznesowy. Nie? I teraz, no wiadomo, nikogo nie interesuje infrastruktura, to są te małe klocki w zegarku, nie? Które sprawiają, że to wszystko działa. No ale my wiemy, że to jest linia demarkacyjna. Jak na przykład, wiesz, czują waszą granicę demarkacyjną, Dawid, potencjalnie no, biznes, czyli klienci, nie? Przychodzi Golo, on wie, że ja się kończę gdzieś tu. Nie, ja mu to jestem w stanie, tak jak w właśnie u providerów cloudowych. Ja akurat mu jestem w stanie narysować, gdzieś moja linia demarkacyjna kończy tu. Nie? Tu ma swojego architekta aplikacji. To ani ziemię, ani grzeje. Jak to będzie działać? On mi musi zasoby podać. No a jak jest u ciebie? No to jest według mnie cholernie trudne do opracowania.
co tak, trochę bezpieczeństwo idzie cross, no nie? Wszystkie te linie, no nie? Jeśli bierzesz sobie, odjedziesz, jak aplikacja działa, czy od jakiejś tam maszyny fizycznej, no bo cloud to dalej jest maszyna, tylko należąca do kogoś innego po prostu. Kończąc na jakimś wirtualizatorze, systemie, jakiejś tam dockerze, następnej warstwie abstrakcji, którą się rozwiązuje problemy w IT. Bezpieczeństwo musi iść cross, bo jeśli masz tą fizyczną warstwę obcykaną, no to idziesz kroczek dalej, tak? IPS i DS od networku dalej istnieją i dalej się mają dobrze, tak? No po prostu patrzą na coś innego. No. Stare, poczciwe firewalle też dalej trzymają się świetnie. No nie? Dalej nie zginają, dalej nie zginęły, dalej są potrzebne. Więc ty idziesz aż do procesu, to o czym mówiłeś na początku, czyli przecinasz się przez tą warstwę techniczną. Według mnie procesu. Według mnie tak powinno wyglądać bezpieczeństwo. Czy dużo organizacji tak robi? Niekoniecznie. Mhm. A ty, Paweł, co o tym sądzisz? Gdzie ta linia demarkacyjna też z twojej strony jest wyrysowana? No, jesteś prawnikiem, też uczestniczysz w bardzo różnych elementach tych trochę technicznych i organizacyjnych. To też nie jest łatwa linia do narysowania, no bo wiesz, później ktoś przychodzi, mówi, ja czemu pan, panie Pawle, tutaj nie napisał mnie ryzyka, a ja tu miliony mam teraz, chyba muszę nie. Kartę Jokera położyć, nie? No jest takie stare powiedzenie, zresztą znałem takie organizacje w trakcie mojej ścieżki, kariery, gdzie było wiadomo, że jak będzie coś źle, to pójdzie na prawników, prawda? Więc albo prawnicy wybronią. Jak nie wybronią, to znaczy, że trzeba wymienić prawnika. No. Dokładnie. Natomiast, ale tak już na serio, tutaj rzeczywiście, bo paradoksalnie ta rola, o której mówiłem, która bardzo jest doceniana w trakcie realizacji projektu, czyli to taka, ten taki goodwill, to taka dobra wola polegająca na tym, że ja tutaj koordynuję pracę różnych departamentów, przypominam się różnym departamentom, żeby może coś podesłali, namawiam ich do wzajemnej rozmowy, czy tam do jakiejś współpracy, te wewnętrzne komórki, które teoretycznie powinien się lepiej znać między sobą niż ja z nimi, paradoksalnie ona jest właśnie bardziej ryzykowna, ponieważ jeżeli coś pójdzie nie tak, no to okazuje się, że może jednak można było to uwzględnić w trakcie tych prac koordynacyjnych, pomimo tego, że gdybym się cofnął parę kroków do tyłu i był takim bardziej klasycznym prawnikiem, to po prostu bym siadł, napisał umowę, zabezpieczył klienta tak, jak się da i do widzenia. I mnie to nie interesuje, że jeden departament nie rozmawia z drugim i nie pomagam im, nie wiem, w dojściu do porozumienia, jak to ma wyglądać, tylko piszę maila, panowie, znaczy nawet nie piszę do departamentu, tylko do klienta jako organizacji, bo tak naprawdę przecież często się podchodzi do tego, proszę o stanowisko. Prawda? Klienta, dobra, no, i ja wtedy to przełożę do umowy. Natomiast jeżeli jestem tym takim bardziej zaangażowanym prawnikiem, to paradoksalnie ta linia demarkacyjna właśnie się zaciera i nagle się okazuje, że więcej spada na twoje konto zarówno pozytywów, jak i negatywnych efektów czegoś, co nie zostało uwzględnione, koniecznie nie przez ciebie. Natomiast sądzę, że najważniejsze jest to z mojej perspektywy i ja staram się to robić, żeby uwzględnić właśnie to, czego nie wiem. Czyli moje zadanie bardzo często jest to, i to jest specyfika prawników, którzy robią więcej niż jeden projekt danego rodzaju, że wiedzą, czego nie wiedzą i w związku z tym pokrywają to w umowie. Czy to odpowiednią klauzulą, jeśli chodzi o jakąś odpowiedzialność wykonawcy, dostawcy, czy to przez jakieś zaplanowanie wspólnych działań obu stron, i tak dalej. No, na przykład prosty przykład. Bardzo mało popularne w umowach są załączniki mówiące o współpracy stron w trakcie migracji. Czy to w trakcie zmiany dostawcy, czy to w trakcie zmiany wypowiedzenia części umowy. I jest bardzo nieliczne grono prawników, którzy piszą załączniki na taką ewentualność. Co strony mają ustalić na taką ewentualność? I kiedy to ustalą i kto za co płaci, bo to można już uzgodnić na etapie zawierania umowy. I to jest taki przykład właśnie uwzględnienia czegoś, co ja jeszcze nie wiem, czy w ogóle nastąpi, ale z doświadczenia wiem, że często dochodzi do tej zmiany, więc już opiszmy sobie, jak ona będzie wyglądała. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że to jest moja odpowiedzialność, aczkolwiek praktyka obrotu jest taka, że nie wszyscy to opisują. I teraz pytanie, czy oni robią źle wobec tego. Prawda? Może to biznes powinien wskazać, słuchajcie, chcemy jeszcze, żebyście nam tutaj opisali, znaczy my wam damy wkład, bo tak nie oszukujmy się, bardzo często ten wkład powinien być z biznesu pochodzić, a nie od prawnika. My wam damy wkład i zróbcie nam taki załącznik do umowy. Natomiast często sytuacja się odwraca, bo ja na przykład mam przyjemność, ja uważam, że to jest przyjemność pracować z takimi projektami, które są dla mojego klienta pierwsze, albo tam to drugie, właśnie, najwyżej. Przepraszam, jeśli się wejdę w słowo, bo to jest ważne. Zauważyłem właśnie w czasie naszej rozmowy, że
to jest trochę taki syndrom sztokholmski w projekcie. To znaczy, wiecie, że no, jedzie on po tych takich no, ciężkich torach, słaby pociąg, rozklekotany, ale jednak w jakiś taki przedziwny sposób walczy się o ten projekt. To znaczy, nie znam wielu ludzi, którzy, wiecie, tak wchodząc są takimi, no, taki defetyzm sieją od początku. Wiedzą, że to jest złe, no wszyscy wiedzą, że jest źle, nie? No ale trzymamy się razem i jedziemy tym pociągiem, no trudno, dupnął w ścianę, no to już go bronimy, no bo wszyscy wiedzieli, że to się wydarzy. Tylko jedna uwaga, Maćku, przepraszam, że przerwałem. Jedna uwaga, ja przynajmniej miałem rzadko do czynienia z takimi projektami, gdzie było wiadomo cały czas, że jest tak źle. Nie, tego... To aż tak wtedy rzeczywiście są jakieś kardynalne zmiany wprowadzane. Ale później nawet wychodzi. Jeżeli on jest tak okej, okay, nie? No, chodzi o to, że coś tam wiadomo, że skrzypi kółko, tralala, ale wiesz, chodzi o to, że większość ludzi wchodząc do projektu jednak dba o projekt. Stąd też, że Paweł to takie założenie właśnie jest zrobienia więcej niż trzeba i przesunięcie odrobinie tej linii demarkacyjnej, porozmawianie z ludźmi, bo nie gra się na siebie, tylko gra się na projekt. Tak. Wiesz, bo na przykład ja jako architekt mam takie założenie, że dla mnie sukcesem jest projekt, który się wydarzył z sukcesem. Dokładnie. Znaczy, słabo być architektem, wiecie, budynku, który się zawalił. Pomimo tego, że zrobiłeś wszystko, co miałeś zrobić. Ale nie jest to najprzyjemniejsza rola, nie? W związku z tym wydaje mi się, że czasami projekty są takie, mówię, objęte takim aurą syndromu sztokholmskiego, to znaczy się cierpi, ale się robi projekt, mimo tego, że... I to jest taka dziwna przyjemność w tym wszystkim, po to, żeby ten projekt się wydarzył, bo bez takiej pracy właśnie, jakby każdy się zamknął w swojej strefie demarkacyjnej, to się nigdy nie wydarzy. Albo wydarzy się jeszcze gorzej, nie? A to jest takie złapanie jednej komórki organizacyjnej, pójście do drugiej. Nie wiem, jak ty, Dawid, do tego podchodzisz, ale pewnie też mediacyjnie wielokrotnie występowałeś w roli takiego człowieka, który mimo, że w sumie powinien siedzieć ze swoim murem, nie? Wiesz, za linią demarkacyjną i patrzysz, jak świat płonie, nie? To co trochę to mówiłem na samym początku, każdy gra do tej jednej bramki, no nie? Więc każdy próbuje się wkłonąć, przynajmniej ja tak zawsze podchodziłem, będę pewnie podchodził, teraz się nic nie zmienia. Tak, jest grono bezpieczników, którzy się zamknują, że trzeba udowodnić deweloperom, że są głupi, bo po raz setny robią XSS w swojej aplikacji, a są ludzie, którzy kolokwialnie mówiąc, chcą zbawić świat, niekoniecznie zawsze się to może udać. Czy to jest syndrom sztokholmski? Nie, to jest po prostu nauka czegoś po prostu nowego i jak sobie radzić z kolejnymi, kurde, przeciwnościami, które zawsze się pojawią i będą się pojawiały, tak? Czy to jest samobiczowanie? Może i tak, no nie? Czasami może i tak, no nie? No to jeśli się komuś nie podoba, to zmienia pracę, no. Trzeba się w pokoju. Lubię tym optymistycznym akcentem powinniśmy to zakończyć. Wiecie, słowo którego się, czy zdanie, którego trudno przebić, ale śmiechem żartem, wydaje mi się, że z dzisiejszej rozmowy chyba najważniejszym elementem jest to, żeby zaczynać wcześniej dzielenie się informacją o projekcie, bo jeżeli więcej głów nad nim pracuje, oczywiście termin wykonania się przedłuży, nie? Bo to też nie jest tak, że to... Ale czasami tak, nie? Ale wiesz, ludzie się tego najbardziej boją. I trzeba powiedzieć, dobra, to przyjmijmy może jakiś margines na początku planowania, a nie wszystko zróbmy w 2 tygodnie, nie? To jest bardziej takie echo tego, że zapraszajmy więcej ludzi do stołu na początku, zanim wybierzemy technologię, zanim wybierzemy drogę. Między innymi bezpieczeństwo, właśnie część prawną, architektów, a nie tylko, no, będziemy robić chmurę. Koniec briefu projektowego. Bo do tego dopiero wtedy jesteś w stanie określić budżet, no i właśnie stwierdzić, czy te 20 czy 2000 godzin, nie? Która droga jest dla ciebie bardziej komfortowa, wyciągnąć jak najwięcej ryzyk na takim spotkaniu i zaadresować je, nie? Niektóre właśnie w pieniądzu, niektóre po prostu, no, po prostu wiedzieć o tym, że tak jest, nie? Że to są skrzypiące kółka. Często do testcase'ów można wrzucić niektóre ryzyka. Dokładnie, można ograć to jakoś przynajmniej, jest na to miejsce, nie? Z drugiej strony pójść w to, że popatrzeć dookoła, nie? Czyli przewidzieć właśnie elementy związane z tym, że umowa jest pisana na złe czasy, czyli właśnie migracja to zły czas. Jakby ja zawsze uważam, że migracja jest bardzo lukratywnym, ale złym czasem, jak wojna. To znaczy lepiej się do niej przygotować, w szczególności teraz, kiedy wymagania między innymi w sektorze finansowym są takie, żeby mieć plan B. No, generalnie raczej wychodzić z planem B.
I ja myślę, że to jest taki, przynajmniej to tak sparafrazowałem naszą rozmowę tak w kilku zdaniach, które dla mnie były najważniejsze. Nie wiem, Dawid, jak ty sądzisz, co jeszcze byś do tego dodał, co chcesz, żeby nasi słuchacze, widzowie tak zapamiętali najbardziej z tej rozmowy właśnie, że innowacja versus bezpieczeństwo, nie? Przypomnę, że to jest... Dwa punkty. Nie bać się bezpieczników, to mówię do biznesu IT, czekolwiek to przychodzi do bezpiecznika, a i dla bezpieczników nie bać się biznesu. I nie bać się wyjść z tego ciemnego pokoju, gdzie kali Linux z ciała. Yeah. I kompiluje się Gentoo. Tak. Pawle, a ty co byś tak chciał przekazać, żeby tak wynieść z tego naszego dzisiejszego spotkania? Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że paradoksalnie to, że zaoszczędzi się ten czas na początku przez brak tych jakichś tam szeroko zakrojonych konsultacji, tak naprawdę to nie jest tak, że to się odbije czkawką po już realizacji, tam wdrożeniu projektu i tam fazie utrzymaniowej, czy tam po zawarciu umowy, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że to się odbija czkawką tuż przed i paradoksalnie zaczyna w najbardziej newralgicznym momencie przedłużać projekt. Mhm. Czyli to naprawdę się opłaca zrobić wcześniej. I to nie chodzi o to, że ten projekt będzie trwał dłużej, tylko po prostu chodzi o to, że on i tak będzie trwał dłużej, bo wiele organizacji wychwytuje te elementy, tylko za późno. Albo no tak, jak już płonie, nie? I on i tak zostanie przedłużony, ten projekt wtedy. Rozmawiajmy z bezpiecznikami, to też są ludzie. To jest taki wniosek z tego naszego dzisiejszego spotkania, którzy też chcą innowacyjnych projektów, bo nie ma zmuły. No bo przestańcie, ile lat można walić te VM-ki tylko nie i klepać w firewallu regułki, to nie o to chodzi. Innowacja jest po to, żeby ten biznes działał szybciej, działał lepiej. Też mi się wydaje, że intencja jest wspólna i wszyscy grają do jednej bramki, tylko że trzeba załapać, że to jest gra do jednej bramki, a nie, że mamy 6 drużyn na boisku, nie? I każdy sobie próbuje wyrwać piłkę, nie? Udowodnienie, kto jest najważniejszy w tym temacie i w tym projekcie. No, dokładnie, więc ja myślę, że to jest taki złoty klucz do tego. Ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę i mam nadzieję, że temat pociągniemy. Mnie jeszcze ciekawi właśnie te badanie długu technologicznego. To jest coś, co faktycznie jest absurdalnie trudnym przedsięwzięciem, moim zdaniem, w dużej organizacji i podziwiam tych herosów, którzy próbują. Pewnie często jak to herosi umierają na polu walki, no ale podziwiam ich dalej, nie? To jest budujące, że ktoś chce to robić. Więc w każdym razie dziękuję Wam pięknie. Jeszcze raz dzięki również dla Wima za to, że pozwolili nam dzisiaj się spotkać i jakby wsparli nasz podcast. Słuchajcie, do następnego razu. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się zatem. Dzięki, hej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć.